Niedalej jak 3 lata temu śledziłem z zapartym tchem pewien internetowy dramat polegający na tym, że jeden fotograf podszywał się za drugiego i to nawet nie chodziło o to, że podszywał się pod jego styl. Chodziło o to, że fotograf X miał stworzoną markę, miał wypracowaną swoją pozycję na rynku, a przyszedł jakiś młokos, który zdecydował się użyć bardzo podobnej nazwy do marki. Tego uznanego fotografa i tak troszeczkę pojechać po jego grzbiecie, wybijając się szybciej. I nie wiem w sumie na co liczył ten młody fotograf, podszywając się pod tamtą nazwę uznanego fotografa. Natomiast yy, była to taka sprawa, która wydawała mi się po prostu wręcz absurdalna, no bo mamy jakąś markę, pracujemy na swoją pozycję na rynku, a tu nagle przychodzi ktoś, kto wybiera drogę na skróty i po prostu. Obiera sobie nazwę bardzo podobną do naszej marki. Czy jest jakiś sposób, żeby się zabezpieczyć? I otóż okazuje się, że jest. Ja to właśnie zrobiłem ze swoją marką. Niezłe aparaty są już oficjalnie marką zastrzeżoną to znaczy nazwa Niezłe aparaty jest znakiem towarowym zastrzeżonym, a logo tak samo w Urzędzie Patentowym. I być może są tutaj fotografowie, którzy chcieliby się jakoś zabezpieczyć, bo czują, że poświęcili bardzo dużo czasu, energii i uwagi w to, żeby rozwinąć własną markę i Boją się, że ktoś tam na przykład właśnie przyjdzie i nazwie się tak samo jak oni. Najpierw opowiem Wam, jak wyglądała procedura krok po kroku, po jakim czasie przychodzą takie certyfikaty, które upoważniają Was do używania właśnie tego znaku zastrzeżonego, co to wszystko oznacza i porozmawiamy sobie oczywiście też o kosztach, ale to już pod koniec tego odcinka. A przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o tym, jak robić lepsze zdjęcia. A także jak zarabiać na fotografii. Jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje ci się interesujący, proszę rozważ dodanie subskrypcji. Więc od razu uprzedzam wszystkich zainteresowanych, że ta procedura, jak to chodzi o wszystkie rzeczy związane z urzędami w Polsce, jest dosyć czasochłonna i mnie zajęła około roku. Ale być może było to związane z obecną sytuacją, nie wiem. W każdym razie na pewno nie poradzicie sobie bez pomocy prawnika. I ja mam to szczęście, że z niezłymi aparatami. Współpracuje od dłuższego czasu pani mecenas, która zresztą robiła też umowy dla fotografów i filmowców, więc z jej usług skorzystałem. A jeżeli chodzi o całą procedurę, to wygląda ona następująco: że pani mecenas zajęła się takim rozpoznaniem terenu, czyli badaniem, czy znak towarowy niezłych aparatów lub też sama nazwa. Nie była już właśnie też zarejestrowana w Urzędzie Patentowym, bo to jest szalenie istotna kwestia, żeby zgłosić się do Urzędu Patentowego z nazwą, która nie była jeszcze opatentowana, nie była jeszcze zastrzeżona. I w związku z tym takie badanie znaku, trzeba, znaku i nazwy trzeba przeprowadzić i potem oczywiście wszystkie te papiery składa się do Urzędu Patentowego. Jeżeli Urząd Patentowy nie dostrzeże żadnych przeciwwskazań, to wasze podanie trafi do biuletynu Urzędu Patentowego. I tam od tego terminu upływa, muszą, musi upłynąć 3 miesiące na to, żeby ktoś, kto ewentualnie jest w tej kwestii zainteresowany, mógł zgłosić swój sprzeciw, czy też wykazać swoje prawo do tej nazwy, czy też do znaku graficznego. I dopiero po tych trzech miesiącach, jeżeli nikt nie zgłosi swojego sprzeciwu, to dopiero wtedy ten proces może właśnie ruszyć dalej. Cały ten proces, chociaż być może brzmi skomplikowanie, to wcale taki nie jest, dlatego że kiedy powierzacie, delegujecie te kwestie prawnicze związane z tym stałym załatwianiem, to w zasadzie ogranicza się to tylko i wyłącznie do podpisania kilku papierków. Natomiast trzeba wziąć to pod uwagę, że jeżeli przejdziecie przez ten proces, to wówczas ten znak, czy też właśnie nazwa sama, będzie zarejestrowany na 10 lat. I teraz chciałbym Wam opowiedzieć dwie historie. Pierwsza będzie taka, która dotyczy samego procesu, a druga będzie opowiadała o tym, że ja już użyłem tego argumentu, że moja nazwa i moje logo jest zastrzeżone w rozmowie z kimś, kto chciał, czy też już używał tej samej nazwy. Ale zanim do tego dojdę, to opowiem właśnie tę historię z procesu rejestracji, bo to jest też takie ostrzeżenie dla osób, które będą przez to przechodzić. I otóż, w momencie, w którym ten mój wniosek był opublikowany w biuletynie Urzędu Patentowego, dostałem taki list z żądaniem od urzędu rzekomo, żeby wnieść jakąś tam opłatę. I ta opłata była o wiele wyższa niż to, co mi pani prawnik mówiła, że to będzie. W związku z tym ja się trochę zaniepokoiłem i skontaktowałem się z moją panią prawnik, i ona sprawdziła, że to wysyła jakaś dziwna firma, która podrabia pisma. Urzędu Patentowego. Ja nie wiem skąd oni mają dane do tych osób, które no, zgłaszają się z chęcią re rejestracji czy też zastrzeżenia swojej nazwy i swojego logo, więc tutaj trzeba uważać na oszustów. Naprawdę to pismo było łudząco podobne do tego, co wysyła Urząd Patentowy, więc trzeba tutaj w tej kwestii uważać. A druga historia jest następująca. Otóż jedna pani, która twierdziła, że nie słyszała nigdy o niezłych aparatach, co jest oczywiście możliwe, bo tutaj niezłe aparaty są szeroko znane, ale w wąskich kręgach. Stwierdziła, że to jest może fajna nazwa, żeby swoją markę pod tym, pod tym hasłem założyć. No i po jakimś czasie ja się zorientowałem, że są niezłe aparaty na różnych profilach. Społecznościowych, które nie są niezłymi aparatami. No więc yy, poszło takie pismo z kancelarii yy, od pani prawnik, no i to w zasadzie załatwiło sprawę. A co by się działo w momencie, w którym nie miałbym zastrzeżonej nazwy i zastrzeżonego logo? Myślę, że to już by była kwestia właśnie pójścia do sądu, narażania się na koszty. Też trudność sprawy by wtedy wzrosła. Na pewno bym musiał tutaj udowodnić, że ja mam tutaj większe prawo do tej nazwy i do tego, jak jest logo skonstruowane, bo też muszę powiedzieć od razu, że. Tam ta pani miała bardzo podobnie logo zaprojektowane, i w związku z tym, w momencie, w którym masz nazwę zarejestrowaną i zastrzeżoną i logo, to wtedy po prostu jest taka kwestia rozpatrywana z automatu przez sąd, no bo jeżeli to jest zastrzeżone przez Twoją firmę, Ty masz prawa własności do tej nazwy i do tego logo, to nikt nie może tak naprawdę używać tej nazwy, i to jest krótka piłka wtedy ze strony każdego sądu. No i oczywiście jak urząd wyda decyzję o tym, że znak jest zastrzeżony i nazwa tak samo, to wtedy przychodzą takie świadectwa ochronne, które to właśnie można sobie oprawić w ramkę albo nie wiem co z nimi zrobić. W każdym razie posiadanie czegoś takiego jest fajną rzeczą, no bo oczywiście pomaga w tych trudnych sytuacjach, o czym właśnie przed chwilą wspomniałem. No, i najważniejsza kwestia: pewnie zastanawiacie się, jakie są wydatki. I otóż, zanim powiem o tych wydatkach, to powiem, że ta inwestycja na pewno też oszczędza późniejsze koszty, które mogą się przytrafić, jeżeli będziecie mieli właśnie taką trudną sytuację, że ktoś użyje tej samej nazwy i będziecie chcieli. Że tak powiem, zachęcić kogoś do tego, żeby zrezygnował z tego zamiaru używania podobnej nazwy. A więc, tak, wydatki, jeżeli chodzi o samo zgłoszenie, to jest taka opłata od zgłoszenia to jest 400 zł. I teraz, jeżeli mówię o tych opłatach, to miejcie to w uwadze, że. Jeżeli rejestruje się czy zastrzega się logo i nazwę, to wtedy te opłaty razy dwa trzeba pomnożyć. I w związku z tym właśnie te 400 zł za zgłoszenie, 90 zł za publikację informacji w, po jakby już otrzymaniu. Tej, tej zgody na zastrzeżenie, i potem jeszcze jest jedna opłata 400 zł za 10-letni okres ochronny. To jest taki koszt tego. Przedsięwzięcia, no i oczywiście trzeba tutaj do tego wszystkiego doliczyć koszt związany z obsługą prawną. Czyli, jeżeli zdecydujecie się, żeby prawnik przeprowadził całą tę procedurę, no to trzeba też liczyć się z opłatą prawnika. Ja tutaj nie ujawnię, jakiego rzędu było to wynagrodzenie, bo uważam, że tu już akurat ta część jest kwestią Biznesową między mną a panią prawnik, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś z was będzie się chciał zająć taką procedurą zastrzeżenia swojej nazwy, bo się boi, że ktoś będzie się podszywał za niego, to sam już dojdzie do tego, jakiego rzędu jest. To kwota, po prostu się kontaktując z jakimkolwiek prawnikiem. Nie mówię, że akurat z naszą panią Mecenas. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, to proszę Was zostawcie to w komentarzu. Mam nadzieję, że ten film okazał się choć trochę pomocny. Jeżeli tak, to proszę Was o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Dzięki serdeczne za uwagę. Ja nazywam się Jacek Siwko, a strona, którą rekomenduję, to niezłe aparaty.pl